troszkę mało gdzieś w sytuacji w pierwszej połowie stworzyliśmy. Poprzez to, troszkę jeszcze w polu karnym się źle ustawialiśmy. To trzeba poprawić. Nie mówię to o napastniku, tylko o innych zawodnikach, którzy muszą tam wbiegać. Na pewno jeśli chodzi o posiadanie piłki i kreowanie tych sytuacji, no to na pewno to dobrze wyglądało. Myślę, że to utrzymywanie się w piłce kosztowało przeciwnika bardzo dużo, bo już od 70 minuty naprawdę mieli problem, żeby wytrzymać w spotkaniu, bo to jest normalne, jak się biega cały mecz za piłką, to gdzieś to kosztuje to przesuwanie dużo, dużo zdrowia. Z tego trzeba się cieszyć. W drugiej połowie się zrobiło później więcej miejsca na boisku i tych sytuacji było dużo. Także na pewno też cieszy to, że przeciwnik nie stworzył żadnej sytuacji, także bramkarze byli bez strzału. Są jeszcze elementy, które musimy poprawić, też wkomponować tych nowych zawodników, bo widać, że jeszcze są momenty, kiedy potrzebujemy jeszcze zrozumienia z drużyną. Można było wymagać więcej od, przede wszystkim od Juana, żeby więcej grał do przodu i żeby więcej piłek w pole karne zagrywał, bo inaczej nie będziemy strzelać bramek. I tutaj ta prawa strona była aktywna, Guilherme też był aktywny, natomiast mówię, to Juan fajnie przy tej piłce się utrzymywał, natomiast no, więcej konkretów musi być, bo też wiemy, jaki ma duży potencjał i chcemy, żeby te statystyki jego były w tym sezonie lepsze niż poprzednio. Chcieliśmy sprawdzić dwa warianty, kiedy Przemek będzie grał na dziesiątce i Patryk i przepraszam, Mudryński w ataku i odwrotnie, kiedy Patryk i Imas na dziesiątce, także na pewno te dwa warianty chcemy sprawdzić, no na jednego młodzieżowca musimy się decydować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno wiemy, jakie tutaj ma Mudry. Wiemy, że to jest zawodnik, taka typowa dziewiątka. Myślę, że jeszcze potrzebuje około maksymalnie tak 8-10 dni, żeby tak na 100% dojść fizycznie. On oczywiście nie był jakimiś tam wielkimi zaległościami, ale nie był w optymalnej formie, tak jak fizycznej, jak na przykład Prikryl. I tu jeszcze potrzebujemy czas, także zobaczymy, na jaki wariant się zdecydujemy w Gdyni. Panie trenerze, za tydzień początek sezonu, jak pan jest zadowolony z przygotowania Jagiellonii do tego sezonu? Jeden mankament jaki był, no to urazy, tak? Praktycznie wszyscy już nawracają i tego się cieszę, aczkolwiek no nie ma jeszcze Iwana i Bartka Kwietnia i tutaj chciałbym, żeby przynajmniej jeden z nich pojechał do Gdyni. Myślę, że z Iwanem na pewno to jest trudniejsza sprawa. To nie mówię w kontekście gry, tylko nawet ławki rezerwowych, no żeby jakiś środkowy obrońca na tej ławce był. Pozostali, wszyscy przepracowali, były drobniejsze urazy, ale to były powiedzmy kilkudniowe i myślę, że nawet widać było po kasztalu dzisiaj, że te kilka dni to wręcz mu pomogło. To jest zawodnik taki typowy szybkościowiec i fajnie, żeby tak w lidze grał, jak dzisiaj pokazał w tych 30 minutach, bo na pewno bardzo dobrą zmianę dał.